Witaj. Zapraszam Cię na kolejną relację z doświadczenia bliskiego śmierci. Filmy z tej serii mają wnieść w nasze życie nadzieję, wiarę i pewność, że jesteśmy czymś więcej niż tylko fizycznym ciałem, ograniczyć strach przed śmiercią i potwierdzić, że nasze życie po śmierci ciała fizycznego naprawdę istnieje, naprawdę trwa dalej. Julianna z Norwich doświadczyła bliskości śmierci w maju 1373 roku. Resztę życia spędziła w odosobnieniu jako angielska mniszka. Julianna napisała, że w wieku 30 lat poważnie zachorowała. 8 maja 1373 roku wikariusz udzielił jej ostatnich namaszczeń kościelnych w oczekiwaniu na jej śmierć. Kiedy trzymał krucyfiks nad nogami jej łóżka, zaczęła tracić wzrok i odczuwać fizyczne odrętwienie. Ale patrząc na krzyż, zobaczyła, że postać Jezusa zaczęła krwawić. W ciągu następnych kilku godzin miała serię 15 wizji ukazanych jej przez Jezusa i 16 wizję kolejnej nocy. Julianna całkowicie wyzdrowiała z choroby. Panuje powszechna zgoda, że o swoich objawieniach pisała wkrótce po ich doświadczeniu. Jej oryginalny rękopis już nie istnieje, ale zachowała się kopia, obecnie znana jako krótki tekst. Lata później, być może na początku lat 90. XIV wieku, rozpoczęła teologiczne zgłębianie znaczenia swoich wizji i stworzyła pisma znane obecnie jako długi tekst. Opis Julianny jest zdecydowanie najgłębszym i najtrudniejszym ze wszystkich średniowiecznych angielskich pism duchowych. Ważność tego przekazu opiera się na transcendentnych objawieniach zgodnych ze współczesnymi przekazami osób doświadczających bliskości śmierci. Należy zaznaczyć, że Julianna z Norwich podlegała ścisłemu kodeksowi religijnemu, zarówno w wierze, jak i w wyrazie duchowym, zgodnym z katolicyzmem XIV wieku. W jej tekstach wiele miejsca jest poświęcone cierpieniu Jezusa, grzechowi i odkupieniu. Jednak znajdują się tam także informacje znacznie wykraczające poza XIV-wieczne rozumienie Boga i duchowości, mówiące o jedności ludzi z Bogiem i odrzucające wieczne potępienie. Być może jedynym powodem, dla którego Julianna nie została zgładzona jako heretyczka, było to, że niewiele osób czytało wówczas jej książkę. Niewielu traktowało jej książkę poważnie, być może dlatego, że była kobietą w męskim świecie. Jej dzieło zostało szerzej zauważone dopiero w XVII wieku. Zgodnie ze współczesnymi doświadczeniami bliskimi śmierci, Bóg nie jest zły. Podobnie nieosądzający Bóg nie musi przebaczać. Jeśli chodzi o boskie powiązania, Julianna rozwija tę logikę dalej, dochodząc do wniosku, że jedność zakłada równość wszystkich ludzi. Ze względu na treść 13 wizji, która rozmija się z nauką Kościoła katolickiego, a mówi o grzechu i złu, w katolicyzmie nigdy oficjalnie nie zaaprobowano kultu Julianny z Norwich. Julianna odrzucała dogmat o wiecznym potępieniu. Mistyczka uważała, że jest on sprzeczny z ideą miłosierdzia Bożego. W przeciwieństwie do dominujących w jej czasach przekonań religijnych, Julianna nie postrzegała człowieka jako nieszczęsnej, omylnej jednostki, zasługującej na czyściec lub złej jednostki zasługującej na piekło. Nauczyła się, że ludzie mają niesamowitą wartość. Mówiąc o Jezusie, Julianna dostrzegła w nim kobiece cechy Boga – pielęgnowanie, odnawianie, reformowanie. Posłuchajmy wybranych krótkich fragmentów opisujących jej doświadczenie. Źródła w opisie filmu. Zaczynamy. Kiedy miałam lat 30,5, Bóg zesłał mi chorobę ciała i złożona chorobą leżałam 3 dni i 3 noce. I 4. nocy otrzymałam ostatnie namaszczenie świętego kościoła i nie wierzyłam, że dożyję do rana. Potem jeszcze pozostawałam w agonii przez 2 dni i 2 noce. Gdy nadeszła 3. noc, często przychodziła do mnie myśl, że właśnie umieram. I tak samo myśleli ci, którzy byli przy mnie. W tym czasie jednak był we mnie ogromny żal i nie chciałam umierać. Nie iżby było coś na ziemi, dlaczego chciałabym żyć, ani dlatego, że bałam się czegokolwiek, gdyż miałam ufność w Bogu, ale dlatego, że chciałam żyć i kochać Boga lepiej i dłużej, tak iżbym przez łaskę dłuższego życia mogła poznać i kochać Boga lepiej, gdy doświadczę szczęśliwości w niebie. Gdyż wydało mi się, że ten krótki czas, przez jaki mogłam żyć tutaj, był niczym w porównaniu z tą niebiańską szczęśliwością, dlatego pomyślałam,
Mój dobry Panie, niech mój koniec żywota będzie na Twoją chwałę. I Bóg odpowiedział mi w moim rozumie i przez bóle, przez które czułam, że umieram, i w pełni przyjęłam wolę Boga, całą wolą mojego serca. I tak wytrwałam aż do dnia następnego. I wtedy moje ciało od pasa w dół było już martwe na wszelkie doznania. Wtedy poczułam, że chcę być w pozycji siedzącej, oparta głową o poduszkę, by moje serce mogło być bardziej do dyspozycji Boga i bym mogła myśleć o Bogu, pozostając wciąż przy życiu. Ci zaś, którzy byli ze mną, posłali po księdza plebana z mojej parafii, aby był obecny przy mojej śmierci. Przyszedł, a z nim chłopiec i przyniósł krzyż, a kiedy się zjawił, miałam oczy utkwione w jednym punkcie i nie mogłam mówić. Pleban postawił mi przed oczy krzyż i powiedział do mnie: Córko, przyniosłem ci wizerunek twojego Zbawiciela. Spójrz na niego i znajdź w nim pociechę, oddając cześć temu, który umarł za ciebie i za mnie. Mnie jednak wydawało się, że jest mi dobrze w tym stanie, w którym się znajdowałam, gdyż moje oczy utkwione były w niebie, dokąd jak ufałam właśnie szłam. Zgodziłam się jednak skierować wzrok na oblicze krucyfiksu, jeśli to tylko możliwe po to, by móc spoglądać na krucyfiks dłużej, aż do chwili mojej śmierci, ponieważ myślałam, że łatwiej mi będzie znieść dłuższe spojrzenie przed siebie, aniżeli potrafiłabym spoglądać w górę. Potem mój wzrok zaczął słabnąć i nagle izba pogrążyła się w półmroku i zrobiło się ciemno, jakby to była noc. I zwyczajne światło, jakie jest w domu, oświetlało tylko krzyż. Nie potrafiłam zrozumieć jak. Wszystko, z wyjątkiem krzyża, wydawało mi się szpetne, jakby wszędzie było pełno diabłów. Po tym miałam wrażenie, jakby górna połowa mojego ciała zaczęła umierać. Ręce mi opadły bezwładnie, a głowa osunęła się na bok ze słabości. Największy ból, jaki odczuwałam, wynikał z krótkiego oddechu i z tego, że słabło we mnie życie. Wówczas byłam już prawdziwie przekonana, że jestem na progu śmierci. I w tej właśnie chwili wszystkie cierpienia opuściły mnie i nagle byłam zdrowa, zwłaszcza w górnej połowie mojego ciała, tak jak przedtem i potem. Dziwiłam się tej zmianie, gdyż wydała mi się ona tajemniczym dziełem Boga, nie zaś czymś naturalnym. I chociaż czułam się dobrze, wciąż nie spodziewałam się, że będę żyć, zaś to, że czułam się dobrze, nie było dla mnie do końca pociechą, gdyż czułam, że wolałabym raczej być uwolniona z tego świata, gdyż w moim sercu pragnęłam umrzeć. I w tym czasie, kiedy ujrzałam ten cielesny widok, nasz Pan objawił mi duchową wizję Jego bliskiej nam miłości. Ujrzałam, że jest On dla nas wszystkim, co dobre i co niesie pociechę i co pomocne. On jest naszym odzieniem, otaczając nas i spowijając z miłości, biorąc nas w objęcia i prowadząc we wszystkich rzeczach, krzątając się przy nas bez pośpiechu, z czułą miłością tak, że nigdy nie może nas opuścić. I tak w tej wizji, tak jak ją rozumiem, ujrzałam prawdziwie, że On jest wszystkim, co dobre dla nas. I w tej wizji objawił mi coś małego, wielkości orzecha leszczyny, leżącego w zagłębieniu mojej dłoni. I co wydawało się oczom mojego umysłu okrągłe jak zwykła piłka. Spojrzałam na to i pomyślałam, co to może być? I przyszła do mnie odpowiedź, to wszystko, co stworzone. Zastanawiałam się, jak to mogło trwać, gdyż było to tak małe, że myślałam, że może nagle zniknąć. A odpowiedź w moim umyśle była taka: to trwa i będzie trwać na zawsze, ponieważ Bóg to kocha i w ten sam sposób wszystko istnieje przez miłość Boga. W tej drobnej rzeczy ujrzałam trzy cechy. Pierwsza, że Bóg ją stworzył. Druga, że Bóg ją kocha. Trzecia, że Bóg się o nią troszczy. Co to jednak oznacza dla mnie? Zaiste tego, który stwarza, tego, który kocha i tego, który się troszczy, gdyż dopóki nie stanę się z nim jedną substancją, nigdy nie posiądę miłości, odpoczynku ani prawdziwej szczęśliwości. Innymi słowy, dopóki nie połączę się z nim tak mocno, że nie będzie żadnej rzeczy stworzonej między moim Bogiem a mną, a któż to uczyni? Zaprawdę tylko On sam, poprzez swe miłosierdzie i łaskę, gdyż On mnie stworzył i w błogosławiony sposób odkupił mnie w tym celu. Wszystko, co stworzył, rozciąga się szeroko i daleko. Jest dobre i piękne, a jednak wydawało mi się tak małe, ponieważ ujrzałam to w obecności Stwórcy wszystkich rzeczy.
duszy, która widzi Stwórcę wszystkiego, wszystko co stworzone, wydaje się bardzo małe. Zrozumiałam, że stworzył On wszystko, co zostało stworzone z miłości i że ta sama miłość podtrzymuje wszystko i czynić tak będzie na zawsze, jak zostało to już powiedziane. Bóg jest wszystkim, co dobre i dobro, które jest we wszystkim, jest Bogiem. I wszystko to nasz Pan pokazał mi w pierwszej wizji i dał mi czas i miejsce, bym mogła to kontemplować. A kiedy wizja cielesna ustała, wizja duchowa trwała nadal w moim rozumieniu i czekałam z nabożnym lękiem, radując się tym, co ujrzałam i pragnąc ujrzeć na tyle, na ile śmiałam to czynić, jeszcze więcej, jeśli taka będzie Jego wola, lub oglądać tę samą wizję dłużej. Ponieważ w człowieku jest Bóg i dlatego w człowieku jest wszystko. I ten, kto kocha swoich braci i swoje siostry w ten sposób, kocha wszystko. Zaś ten, kto kocha w ten sposób, jest zbawiony. I dlatego pragnę kochać w ten sposób i dlatego kocham w ten sposób. I dlatego jestem zbawiona. I potem w krótkiej chwili ujrzałam Boga, to znaczy w moim rozumieniu i widząc to ujrzałam, że On jest we wszystkim. Spoglądałam z uwagą, wiedząc i uświadamiając sobie w tej wizji, że On stwarza wszystko, co jest stworzone. Zdumiewałam się tym widokiem, wypełniona cichą czcią i bojaźnią i pomyślałam, czym jest grzech? Gdyż ujrzałam, że Bóg czyni wszystko, nawet najdrobniejszą rzecz i nic nie dzieje się przez przypadek lub przez łód szczęścia, lecz dzięki odwiecznej opatrzności Bożej mądrości. I dlatego musiałam przyjąć, że wszystko, co jest stworzone dobrze i byłam pewna, że Bóg nigdy nie grzeszy. I dlatego wydawało mi się, że grzech jest niczym, ponieważ ani razu w mojej wizji nie pojawił się żaden grzech. Następne objawienie naszego Pana przyniosło niewysłowioną duchową radość mojej duszy. W tej radości zostałam wypełniona wieczną pewnością, mocno zakotwiczona i bez żadnego lęku. Uczucie to napełniło mnie taką radością i było tak pełne dobroci, że czułam się całkowicie spokojna, wolna od troski i tak ukojona, jak gdyby nic na ziemi nie mogło wyrządzić mi krzywdy. Trwało to tylko przez chwilę i zaraz potem moje uczucie uległo zmianie i zostałam pozostawiona sama sobie, przygnębiona, zmęczona sobą i poczułam taki wstręt do mego życia, że ledwie mogłam znieść to, że żyję. Nie było żadnej ulgi ani pociechy dla moich uczuć, poza wiarą, nadzieją i miłością. I te miałam w istocie, ale nie potrafiłam odczuć ich w moim sercu. I natychmiast potem Bóg udzielił mi znowu duchowego odpoczynku i pociechy, pewności i przyjemności tak radosnej i tak przemożnej, że żaden lęk, smutek, żadne cielesne czy duchowe cierpienie, z powodu których mógłby cierpieć człowiek, nie mogły mnie przygnębić. I potem znowu objawił się w mojej świadomości smutek, najpierw jeden, potem następny wielokrotnie. Wydaje mi się, że około 20 razy i w chwilach radości mogłam mówić razem z Pawłem, nic nie odłączy mnie od miłości Chrystusa. A w chwilach smutku mogłam mówić razem ze świętym Piotrem, Panie, ratuj mnie, ginę. Ta wizja została mi objawiona, tak jak rozumiem, po to, by nauczyć mnie, że konieczne jest dla każdego mieć takie doświadczenia, czasami po to, by zostać wzmocnionym, czasami by potknąć się i być pozostawionym samemu sobie. Bóg pragnie, byśmy wiedzieli, że On chroni nas bezpiecznie w taki sam sposób, w radości, jak i w smutku, i że kocha nas tak samo mocno w smutku i w radości. Człowiek, by mieć pożytek dla swej duszy, jest czasami pozostawiony sam sobie, chociaż nie z powodu grzechu. Gdyż ja w tamtej chwili nie zasługiwałam z powodu mojego grzechu na to, by Bóg zostawił mnie samą, ani też nie zasługiwałam na uczucie szczęśliwości. Bóg jednak udziela hojnie swej radości, kiedy tego pragnie, a czasami dopuszcza na nas smutek, a jedno i drugie pochodzą z miłości. A zatem jest wolą Boga, byśmy trzymali się radości całą naszą mocą, gdyż szczęśliwość trwa wiecznie, a cierpienie i ból przemijają i znikną całkowicie. A zatem nie jest wolą Boga, abyśmy kierowali się własnym bólem i cierpieniem, smucąc się z ich powodu i opłakując je, lecz abyśmy szybko wychodzili poza nie i pozostawali w wiecznej radości, którą jest Bóg Wszechmogący, który nas kocha i ochrania. Bóg jest wszystkim, co dobre, jak widzę, a dobroć, która wszystko ma, to Bóg. Albowiem Bóg jest w człowieku i Bóg jest wszystkim, a ten, kto kocha w ten sposób, jest wszystkim.
I tak dusza człowieka została stworzona przez Boga i w tym samym momencie zjednoczona z Bogiem. Dusza nasza jest zjednoczona z tym, który jest dobrocią niezmienną, a między Bogiem a duszą naszą nie ma w Jego oczach ani gniewu, ani przebaczenia. Dusza nasza jest bowiem tak całkowicie zjednoczona z Bogiem przez Jego jedyną dobroć, że nic nie może stanąć pomiędzy Bogiem a naszą duszą. Albowiem w oczach Boga wszyscy ludzie są jednym człowiekiem i wszyscy ludzie są wszystkimi ludźmi. I nie widziałam różnicy między Bogiem a naszą istotą, ale jakby całym Bogiem, a mimo to mój rozum przyjął, że nasza istota jest w Bogu, to znaczy, że Bóg jest Bogiem, a nasza istota jest stworzeniem w Bogu. Nasza dusza została stworzona, aby być mieszkaniem Boga, a mieszkaniem naszej duszy jest Bóg, który nie jest stworzony. I tak z całą pewnością przekonałam się, że szybciej i łatwiej jest nam dojść do poznania Boga, niż do poznania własnej duszy. Dusza nasza bowiem jest tak głęboko zakorzeniona w Bogu i tak nieskończenie cenna, że nie możemy jej poznać, dopóki nie poznamy Boga, który jest Stwórcą, z którym jest zjednoczona. Człowiek bowiem uważa niektóre uczynki za dobre, a inne za złe, a nasz Pan nie uważa ich za takie, gdyż wszystko, co istnieje w przyrodzie, jest dziełem Boga, więc wszystko, co się dzieje, ma właściwość Bożego dzieła. Grzech jest konieczny, ale wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze i wszystko będzie dobrze. Bo nasz Pan czyni wszystko, co dobre, a nasz Pan toleruje zło. Nie mówię, że zło jest godne czci, ale twierdzę, że tolerancja naszego Pana Boga jest godna szacunku. Wiele jest czynów, które w naszych oczach są tak złe i prowadzą do tak wielkich szkód, że wydaje nam się niemożliwe, aby kiedykolwiek mógł z nich wyniknąć jakiś dobry skutek. I kontemplujemy to ze smutkiem i żałobą z tego powodu, że nie możemy odpocząć w błogosławionej kontemplacji Boga, tak jak powinniśmy. A przyczyną jest to, że powód, którego używamy, jest teraz tak ślepy. Błogosławiona Trójca bowiem stworzyła wszystko z niczego, tak samo błogosławiona Trójca uczyni wszystko dobrym, co nie jest dobre. Widziałam bowiem, że Bóg nigdy nie zaczął kochać człowieka, bo tak jak ludzkość będzie w nieskończonej błogości, dopełniając Bożą radość w związku z Jego dziełami, tak samo ludzkość była znana i kochana w Bożej przewidywalności od niepamiętnych czasów, w Jego prawych zamiarach. Jesteśmy grzesznikami, a mimo to naprawdę zobaczyłam, że nasz Pan nigdy nie był zły i nigdy nie będzie. Ponieważ jest Bogiem, jest dobry, jest prawdą, jest miłością, jest pokojem. A Jego moc, Jego mądrość, Jego miłość i Jego jedność nie pozwalają mu się złościć. Albowiem podstawą miłosierdzia jest miłość, a działanie miłosierdzia jest naszą ochroną w miłości. I to objawiło się w taki sposób, że nie mogłam dostrzec właściwości miłosierdzia inaczej, jak gdyby to wszystko było miłością w miłości. To znaczy, moim zdaniem, miłosierdzie jest słodkim, łaskawym działaniem w miłości. Jesteśmy Jego błogością, jesteśmy Jego nagrodą, jesteśmy Jego honorem, jesteśmy Jego koroną. I to był niezwykły cud i najprzyjemniejsza kontemplacja, że jesteśmy Jego koroną. Ujrzałam bowiem najprawdziwiej, że wszystkie dzieła, których Bóg dokonał lub kiedykolwiek dokona, były Mu w pełni znane i przewidziane od niepamiętnych czasów. I miłości, którą stworzył ludzkość, i dla tej samej miłości sam chciał stać się człowiekiem. I tak na różne sposoby działa na nas Matka Nasza, w której nasze części pozostają niepodzielne. Albowiem w naszej Matce, Chrystusie, zyskujemy i wzrastamy, a w miłosierdziu On nas przemienia i odnawia, a mocą swej męki, swej śmierci i zmartwychwstania jednoczy nas z naszą istotą. Albowiem On mówi, całkowicie rozbiję w Tobie Twoje puste uczucia i złą pychę, a potem Cię zbiorę i uczynię Cię cichym i łagodnym, czystym i świętym przez zjednoczenie ze mną. Chcę, abyśmy wiedzieli, że zwraca uwagę nie tylko na rzeczy szlachetne i wielkie, ale także na to, co małe i drobne, na ludzi pokornych i prostych, na tego człowieka. I to właśnie ma na myśli, gdy mówi, wszystko będzie dobrze. Chcę bowiem, abyśmy wiedzieli, że nawet najmniejsza rzecz nie zostanie zapomniana. Sługa stoi przed swoim Panem z szacunkiem, gotowy spełnić wolę swojego Pana. Pan patrzy na swego sługę bardzo miło, słodko i łagodnie. Wysyła go w określone miejsce, aby wypełnił swoją wolę. Sługa nie tylko odchodzi, ale rzuca się i biegnie z wielką szybkością, kochając wykonywać wolę swojego Pana.
i wkrótce wpada do doliny i zostaje ciężko ranny, a potem jęczy, rzuca się i wije, ale nie może wstać ani pomóc sobie w żaden sposób. A z tego wszystkiego największym bólem, w jakim go widziałam, był brak pocieszenia, gdyż nie mógł się odwrócić i spojrzeć twarzą w twarz na swego kochającego pana, który był mu bardzo bliski i w którym jest całe pocieszenie. Rozglądałam się dookoła i szukałam, daleko i blisko, wysoko i nisko. Nie widziałam dla niego ratunku. Miejsce, w którym leżał, było wąskie, niewygodne i pełne udręki. Byłam zdumiona, że ten sługa mógł tak pokornie znosić całe to nieszczęście i przyglądałam się uważnie, czy dostrzegłam w nim jakąś winę lub czy pan przypisał mu jakąkolwiek winę. I naprawdę niczego nie było widać, gdyż jedyną przyczyną jego upadku była jego dobra wola i wielkie pragnienie. A w duchu był równie szybki i tak dobry jak wtedy, gdy stał przed swym panem, gotowy spełnić jego wolę. Wtedy ten uprzejmy pan powiedział tak: spójrz, mój ukochany sługa, jakie krzywdy doznał i jakie przyjął w mojej służbie z mojej miłości. Tak, i z powodu swojej dobrej woli. Czy nie jest rozsądne, abym nagrodził go za jego strach, za jego zranienia, za jego rany i za całe jego nieszczęście, a poza tym, czy nie wypada mi go obdarować? Powiedziałam w moim umyśle do naszego pana z wielką czcią: o mój dobry panie, jak wszystko może być dobrze, skoro tak wielką szkodę wyrządził rodzajowi ludzkiemu grzech? I prosiłam na tyle, na ile śmiałam, o jakieś wyraźniejsze wyjaśnienie, by uspokoić umysł. A nasz błogosławiony pan odpowiedział z ogromną miłością i bardzo przyjaźnie i pokazał mi, że grzech Adama był największą szkodą, jaka kiedykolwiek została wyrządzona i wyrządzona będzie aż do końca świata. Następnie pouczył mnie, że powinnam rozważyć chwalebne zadośćuczynienie, gdyż to zadośćuczynienie sprawia Bogu nieporównanie większą radość i jest bardziej chwalebne w zbawianiu rodzaju ludzkiego niż cała wyrządzona przez grzech Adama szkoda. A zatem nauczanie naszego błogosławionego Pana oznacza, że powinniśmy rozważyć następujące słowa. Skoro obróciłem największą możliwą szkodę w dobro, jest moją wolą, abyście z tego wiedzieli, że potrafię także mniejsze zło obrócić w dobro. Od chwili, gdy te rzeczy zostały po raz pierwszy objawione, często chciałam wiedzieć, co miał na myśli nasz Pan. Minęło ponad 15 lat od chwili, gdy otrzymałam odpowiedź w rozumieniu mojego ducha. Czy chciałabyś poznać rozumienie naszego Pana w tej sprawie? Wiedz o tym dobrze. Miłość była jego rozumieniem. Kto ci to pokazał? Miłość. Co ci pokazał? Miłość. Dlaczego to pokazał? Z miłości. Trzymaj się tego i będziesz poznawać i rozumieć miłość coraz bardziej i nie nauczysz się niczego odmiennego. Nigdy. Na tym kończy się dzisiejsza relacja. Mam nadzieję, że była ciekawa i wniosła wartość. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.